Dołączyłem na tryb Skygen na n1mc.pl, który ruszył pełną parą. Postawiłem sobie jeden cel, znaleźć najlepszy sposób na start na tym trybie bez wydawania ani złotówki. Ale żeby się dowiedzieć, czy mi się udało, musicie obejrzeć do końca. I zanim napiszesz, drogi widzu, że nie grasz u nas, bo są lagi, to umówmy się tak. Ostatnio naprawdę ostro walczyliśmy z pozbyciem się ich całkowicie z naszego serwera. Także proponuję, żeby jak najwięcej z was dzisiaj wbiło na Skygena i przetestujmy limity ten jeszcze jeden raz. Także osoby, które zrezygnowały z gry, bardzo proszę o ostatnią szansę. Siemano widzowie, witam was w odcinku z trybu Skygen, czyli aktualnie najpopularniejszego trybu na naszym serwerze. Skygen to tryb dość zbliżony do box PvP. Mamy wiele poziomów setów, ale surowce potrzebne do ulepszania ich pozyskujemy z generatorów, a umierając nie tracimy itemów. Jak to standardowo bywa, zacząłem od odebrania codziennej nagrody, otworzyłem skrzynię polubień i przejrzałem rynek. Ale żeby pójść na rynek, musicie być na channelu pierwszym, a więc pyk i mamy. Za 7,5 tysiąca mamy już jakiś item kopacza. Mamy już item poszukiwacza złota za 500 tysięcy. O Jezu, kogoś tu ostro poniosło. No ale nic nie szkodzi, nie szkodzi. Mamy jakieś tutaj odłamki jeszcze. A po rozgrzewce przyszedł czas na generatory. Dobra. I startujemy z górnikiem. A nie, z górnikiem trójką i z wieśniakami piątką. Tu mamy wieśniaka piątkę, którą chyba możemy wystawić, bo po co nam ona? Dlaczego mówię, że po co nam ona? Bo itemy się tutaj nie niszczą, więc po prostu nie ma sensu, więc my z bomby robimy rynek, sell. Spróbujmy za jakieś może 15 koła? Może za 15 koła pójdzie. Gdybyśmy mieli 20 koła i moglibyśmy pomyśleć o jakichś butach, żeby sobie z bomby kupić. Mamy już 64, więc wejdźmy sobie buty i wejdźmy sobie w broń. Pamiętajcie, że z kitów możecie odebrać 64 dirta, które zawsze odrobinę przyspieszy wam farmienie i tak też zaczęła się moja przygoda. Plusem naszego serwera jest fakt, że na generatorze dirta każdy stojący dostaje go do EQ, dzięki czemu każdy ma takie same szanse na starcie. Ale przyznam wam, że wychodzenie z wieśniaka na dircie jest mega żmudne i nudne. Owszem, można tam na luzie chillować bombę i sobie przeczekać, ale to nie ten najlepszy start, jakiego szukam, więc przyszedł czas na plan B. Na Skygenie również jest ekonomia. Macie do dyspozycji sklep, w którym możecie sprzedawać zebrane przez was bloki. I to była furtka dla mnie. Jednak największy zarobek jest z bloków dopiero na drugim poziomie. A jako, że ostatnio orałem ostro na parkurze, to nie był to dla mnie większy problem. Dobra, dobra, mamy teleportatę. To też ściągasz, pyk. Pyk, to sobie podjesz. Dobra, to mamy przejście dalej, więc idziemy dalej. Jakby... Gdzie idziemy? Halo? Jakubie? No i tyle nam starczy na tym etapie, nie? I ogólnie, teraz robisz tak, pyk, tutaj pyk, pyk. I na tym etapie jesteś na 11 kołach, to dalej za mało. Czyli 4K zarobiłeś? No człowiek, easy. I patrz to. Nie gonimy chyba. No, co jest? Tego? Dobra, nie idę po lajmy. No i okay, ja nie przyszedłem na lajmy. Ja na respa poszedłem, wiesz? Może jednak odrobinę problem mi to sprawiało, ale jak już dotarłem na miejsce, to dopiero biznes zaczął się kręcić. I człowieku, mamy 56 tysięcy! W trakcie trwania genboostów pamiętajcie, żeby za wszelką cenę trzymać pozycję na którymkolwiek z generatorów na drugim piętrze. Najlepiej jakieś beacony, ale tam prędzej odeślą cię do spania niż dadzą ci farmić, dlatego bierz co jest i czerp z tego jak najwięcej. Pamiętajcie, że do dyspozycji macie również ender chesty, więc na spokojnie stójcie na generatorze, farmcie jak najdłużej i pakujcie wszystko do plecaka. A skąd pozyskać takie genboosty na naszym Skygenie? Dostaniecie je oczywiście w naszym sklepie na www.n1mc.pl, w sklepie za N1 coiny, ze skrzynek, czy wymieniając za monety prestiżu, które dropniecie zabijając kogoś na Cloud Wyspie, tam gdzie respią się też bossy. A swoją drogą, właśnie dzisiaj z okazji Międzynarodowego Święta LEGO na sklep wjechały promocje do nawet 50%, także warto się zainteresować tematem. No!
Farmienia na drugim poziomie wpadało nawet po 70 tysięcy dolków do portfela na strzał. Zdecydowanie na ten moment nie ma lepszego sposobu na farmę kasy na Skygenie. Ale w całej tej historii nie mogło zabraknąć miejsca na poddymianie. Ty! Po! Dobra, jestem mistrzem! Królem świata! Oho. Pa! Nie! Jak farmić ranking? Nie! Spierdol! Gonią mnie! Biją! Chłopcy siedzi, tylko zrzuca ich chmurki. Człowieku, proszę, że tak! Miałem 2 kile, mam ile? 11. Często też pytacie o odłamki. Odłamki to ulepszacze, które dropią z graczy lub z bossu. Dokładną rozpiskę co gdzie dropi znajdziecie na tablicy na spawnie. Każdy z odłamków ma jakieś zastosowanie. Przykładowo moneta prestiżu przyda wam się, jak już wspominałem, do gen boostu. Odłamki dodatków będą wam potrzebne przy tworzeniu wyższych poziomów setów. Odłamki dusz wykorzystacie przy kupowaniu buffów, tak samo jak odłamki z bossów czy odłamki generatorów, które swoją drogą też przydadzą się do tworzenia specjalnych potek. Jeśli żaden z nich na dany moment nie ma żadnego przeznaczenia, to oznacza, że przy najbliższych aktualizacjach pojawi się dla niego takowe zastosowanie. Także o to się nie martwcie. 450. No to 450 chyba już git. Też nie wiem, no jakby jeszcze nie siedziałem tak, żeby... Ale chyba kupię, bo będę miał spokój. No i to jest ta ochrona 10, to jest... To która to jest ochrona 10, to która to jest? Druga chyba. Trzecia. Trzecia? Ochrona 10? Albo czwarta. Co ty pierdzielisz? Taki easy zakup zrobiłem? Oj stary, zrobiłeś dorąbany zakup! What the shit?! Ty, co?! Piątą LK to sprzeda za 450. Dzięki stary! Mam nadzieję, że będziesz tam, wiesz, szczęśliwy w życiu. I tak udało mi się zarobić okrągły milion. A odpowiednie przeszukiwanie rynku doprowadziło mnie do części z seta poszukiwacza złota i elytry poziomu 5. Korzystajcie z tego sposobu, póki jeszcze go nie znerfiliśmy.